To będzie już 9. odsłona Narodowego Czytania. Wspólne kołobrzeskie czytanie utworu odbędzie się na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej. W najbliższą sobotę, 5 września, zapraszamy od godziny 17. Tym razem będziemy czytać Balladynę Juliusza Słowackiego, więc troszeczkę dramatu przed nami. Tradycyjnie czytać będą kołobrzeżanie, czytać będą poeci, czytać będą również bibliotekarze, ale też będziemy gościć władze miasta. Tradycyjnie już. Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany 5 lat później w Paryżu. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach, Balladynie i Alinie, stała się bardzo popularna. Dla niektórych będzie to wspomnienie, bo myślę, że Balladynę pamiętamy wszyscy, a dla młodszych i młodzieży jest to okazja do poznania tej lektury. Ale na Narodowym Czytaniu nie koniec. Biblioteka planuje także inne wydarzenia. To, że kończą się wakacje, to nie oznacza, że już jest koniec wydarzeń, które będą się odbywały w bibliotece. Przed nami mamy jeszcze w planie kilka spotkań z pisarzami, ale też jeszcze kontynuujemy projekt Język Polski w codziennym użyciu, podróż ze słowem, na którym gościć będziemy językoznawcę, będziemy rozmawiać o błędach, które na co dzień popełniamy, więc bardzo proszę, obserwujcie naszą stronę internetową, nasz Facebook i już dzisiaj serdecznie na te spotkania zapraszamy, jak i też na kolejne. Narodowe czytanie odbędzie się w sobotę 5 września o godzinie 17 na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej.